Polska na dzień dobry, wydanie specjalne. Jest taka tradycja w tym programie, że zawsze na początku tygodnia rozmawiamy z Tomaszem Sakiewiczem. Zwykle początek tygodnia przypada w poniedziałek. Dzisiaj ten porządek tygodnia przypada we wtorek. No więc proszę bardzo, Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej Codziennie, publicysta oraz autor, pisarz, jest naszym gościem. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam serdecznie. Tu pragnę uspokoić, że od czasów reformy juliańskiej kalendarz tak znacząco się nie zmienił z poprawką na gregoriańską. Dalej początek tygodnia jest w poniedziałek. Natomiast tak, my zaczynamy tydzień pracy we wtorek. No więc właśnie to miałem na myśli. I rzeczywiście we wtorek zaczynamy tydzień pracy, więc stąd pewnie mój komentarz. Podsumowujemy poprzedni. Wszystkiego dobrego już poświątecznie. Podsumowujemy poprzedni tydzień i planujemy następny. A miniony tydzień był brzemienny wydarzeniami. Wydaje mi się, że takim wydarzeniem, które łączy i agresję imperialną Rosji na Ukrainę, i te bezsensowne rzezie, których dokonują rosyjscy żołdacy, i sytuację polityczną w Europie, jest ujawnienie szczegółów raportu podkomisji smoleńskiej. W zeszłym tygodniu duża prezentacja, dokument jest dostępny, można sobie przeczytać 300 stron głównego tekstu i 10 tysięcy stron załączników. Co politycznie zmienia to ujawnienie dokumentów? No i kwalifikacja przede wszystkim. Nie mówimy o katastrofie smoleńskiej, ale możemy śmiało mówić o zamachu. No, ponad 300 stron jest dostępne na niezależnej, nie wiem, nie, chyba ma być też na telewizji Republika portalu dostępne, więc każdy może przeczytać. Załączniki to już są jakby dowody naukowe rozwijające sam raport, natomiast raport wcale taki wielki nie jest, jest bardzo dobrze rozplanowany, także jeżeli ktoś interesuje się jakimś konkretnym aspektem, no to może w ciągu 5 minut się z nim zapoznać i to po prostu wiedzieć. Raport jest stanowiskiem państwa polskiego i nie ma innego stanowiska, przynajmniej formalnie w tej chwili, jeżeli chodzi o tragedię smoleńską. Pokazuje mechanizm, przyczyny zamachu, a także to, dlaczego nie wyjaśniono wcześniej tej tragedii, tej ogromnej blokady politycznej, którą nałożył Donald Tusk na polecenie Władimira Putina. Bo niestety mamy dowody też na to, że po prostu Polacy, polskie władze wykonywały polecenia Rosjan. Zamach smoleński został udowodniony w sposób chyba najlepszy z możliwych. To znaczy nie ma możliwości przeprowadzenia w tej chwili większej ilości badań naukowych, które by jeszcze coś zmieniły w naszej wiedzy. Większość ośrodków naukowych na świecie, która do tego się dotknęła, publikuje to jako sukces pewnego typu badań, tak, kiedy bez całości wraku, bo pewne części jednak Polska miała. Choćby nasza ekipa dostarczyła je w maju 2010 roku. Czy bez możliwości pełnego sprawdzenia czarnych skrzynek, bo one były po prostu fałszowane, co też udowodniono. Można ze stuprocentową pewnością pokazać, jak doszło do tragedii, cały jej mechanizm. Nigdy żadna tragedia lotnicza, katastrofa nie była przebadana tak szczegółowo jak ta. I to, że przy tą katastrofie był zamach, dzisiaj rozumny człowiek, który zapozna się z tymi materiałami, nie może zaprzeczyć. No problem polega na tym, że wielu ludzi zachowuje się w sposób nierozumny, to znaczy rozwija figury retoryczne, boksuje się samym ze sobą, ze swoimi argumentami, co też niestety wśród paru naszych kolegów się zdarza, nie czytając w ogóle raportu. Znaczy to jest sytuacja wręcz niesłychana, to znaczy kiedy rozumny człowiek odwołuje się do argumentów rozumowych i mówi, fakty nie są ważne, ważne co mi się wydaje i po co się zapoznawać z faktami, ja wiem lepiej. Tak? Znaczy to jest poziom głupoty, którego nie wolno tolerować w imię choćby rozumu, nauki i zdrowego rozsądku. To już nie chodzi o to, kto w co wierzy, kto w co nie wierzy, kto jakie argumenty przyjmuje, tylko że nie można się boksować z argumentami, których się nie zapoznało. Tak? Stawiają dowody i argumenty, których nie ma na przykład w raporcie i się z nimi rozprawiają. To też widzieliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. To, że to robi Wyborcza cynicznie czy TVN po łobuzersku zupełnie, nie chcąc pokazać faktów, a przytaczając sobie, co tam im z dużego palca przyjdzie i z tym się rozprawiając, to jest zrozumiałe. Oni za bardzo ugrzęźli w tym,
Natomiast to, że robią to też niektórzy prawicowi publicyści, zdumiewa, po prostu zdumiewa, bo prowadzą siebie i tych, którzy im ufają, na manowce, które są niebezpieczne, tak? Bo to jest odrzucenie w ogóle rozumu w sprawach najistotniejszych, tak? Czyli tak, wtedy, kiedy ten rozum naprawdę powinien działać. Analiza faktów, analiza wydarzeń, które doprowadziły do katastrofy, do zamachu, wybuchy i tak dalej, i tak dalej. To jest rzecz jasna sprawa bardzo techniczna. Sprawą polityczną i manipulacji politycznej jest kwestia tego, że polska publiczność przez sporo miesięcy była przekonana, że w zasadzie sprawa jest wyjaśniona, że nie ma o czym rozmawiać, komisje nad tym pracują. Mamy teraz sytuację, w której każdy widzi, i do czego zdolni są Rosjanie. Każdy widzi, jak traktują życie ludzkie, jakie nieprawdopodobnych zbrodni się dopuszczają. I ci sami ludzie mówią, że to nie ma związku, że Putin nie miał interesu w Rosji dokonać takiego zamachu na prezydencie, który pierwszy przeciwstawił się imperialistycznej polityce Putina i miał wielkie szanse, by tą politykę zatrzymać już w roku 2010. A jaki interes miał Putin w mordowaniu kobiet i dzieci w Buczy, tak? Nie były prezydentem, nie były wojskowym, bo przecież w Pragi Smolenskiej zginęło najwyższe dowództwo polskiego państwa wojskowe również. No, nie mogły zrobić żadnej krzywdy, tak? A jednak kazał mordować. Kazał mordować, żeby przerazić. I tragedia smoleńska miała przerazić wszystkich tych, którzy chcieliby kontynuować politykę Lecha Kaczyńskiego. Terror jest podstawą polityki rosyjskiej. Oni są zbyt słabi militarnie, co zresztą widzimy, że mając nawet ogromną przewagę w liczebności i uzbrojeniu, dostają lanie od armii, która po prostu jest zdeterminowana, żeby się bronić. No i pewnie lepiej wyszkolona. Więc od zawsze terror był podstawową bronią Rosji i zamach terrorystyczny jak najbardziej wpisywał się w politykę Rosji wobec Polski i tego regionu. Mieli przerazić, ale co ważniejsze, nie pomylili się w swoich rachubach. To znaczy połowa państwa polskiego wsparła tuszowanie tego zamachu, a wcześniej świadomie lub nie pomogła go przygotować, tak? Znaczy poziom bezpieczeństwa tego lotu był tak niski, że to się prosiło o nieszczęście. Brak oficerów BOR-u na lotnisku, brak rozpoznania kontrwywiadu, remontowanie samolotu w Moskwie bez szczegółowego sprawdzenia, co oni z tym samolotem zrobili. Na brak nawet przejrzenia wszystkich rzeczy wkładanych do samolotu tuż przed lotem. Takich rzeczy możemy wymienić bardzo dużo, to wszystko jest w raporcie. No i pewność, że nie będzie uczciwego śledztwa, która się zmaterializowała. Nie było uczciwego śledztwa przez wiele lat. I nie było nacisku wtedy, kiedy można było. Przecież Rosjanie oddali Holendom samolot, bo od początku był ogromny nacisk na to, a polskie władze powiedziały, no Rosjanom, róbcie co chcecie, byle nam się raporty zgadzały. Tak, no, i rzeczywiście się zgadzały, tak, no, że poza jakimiś niuansami, to raport Millera był po prostu przepisaniem raportu Anodiny, urzędniczki Władimira Putina. I jeszcze ten absurd, że wtedy to był inny Putin, inny Szojgu. To byli ci sami, ten sam Putin, ten sam Szojgu. Raport się może zgadzał, ale ciągle nie zgadzała się ta wersja katastrofy z trzecią zasadą Newtona, no bo akcja równa się reakcji, jeżeli ogromny samolot pędzący z prędkością 300 km nagle uderza o ziemię i się rozbija, to dobre pytanie jest, gdzie krater. Ale odsyłam państwa do raportu. Warto te argumenty prześledzić, zinternalizować i potem o nich rozmawiać. My zaś przejdźmy dalej do spraw politycznych i spraw tego, co dzieje się na wschodzie. Ukraińcy podają, że 30% infrastruktury kraju zostało zniszczone w wyniku ostrzałów. 8 tysięcy kilometrów dróg nadaje się do naprawy. 300 mostów do odbudowania. Wartość ostrożnie szacuje się na 100 miliardów dolarów. W środę 13 kwietnia byli prezydenci, między innymi prezydent Polski, Czech, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Kijowie po to, by spotkać się z prezydentem Zełenskim. Bardzo serdeczne spotkanie. Polska tutaj, i teraz jeszcze jedną rzecz powiem, żeby poprosić pana o refleksję. George Friedman,
To jest człowiek, który w 2007 roku publikował książkę Następne 100 lat. Z tej książki wynika, że według jego analizy Polska będzie jednym z ważniejszych krajów europejskich. No i tenże sam Friedman kilka dni temu na wykładzie w jednym z krajów arabskich mówi, no i patrzcie, napisałem i to się właśnie dzieje. Rola Polski rośnie? Rola Polski bardzo rośnie, mimo tego, że dalej obowiązuje blokada na pieniądze unijne dla Polski. Polska radzi sobie świetnie gospodarczo, wspiera gospodarczo również Ukrainę, bo przecież ogromny swap finansowy, który Narodowy Bank Polski udzielił Ukrainie, bardzo pomógł. Tak? Tak samo jak ta pomoc militarna, o której się mniej mówi, czy pomoc humanitarna, o której się może trochę więcej mówi. No ale przede wszystkim bez Polski nie dałoby się dostarczać pomocy Ukrainie z Zachodu. Polska też jest tym głównym rozgrywającym wśród krajów, które chcą dociśnięcia Rosji, żeby się wycofała z tej wojny. No problem polega tylko na tym, że pozostali rozgrywający, czyli Niemcy, Holandia, Francja, zachowują się fatalnie. Tak? Znaczy to są kraje, które wolą zarabiać pieniądze, niż zapobiec rzezi na Ukrainie. I to im zostanie wpisane do historii. A Niemcy nie wiem, jak się z tym poradzą, bo z ich historią jeszcze mieć na sumieniu kolejną wojnę, to coś niebywałego. Znaczy to widać, że tam to sumienie niemieckie jest zatrute na pokolenia i denazyfikacja jeszcze nie została zakończona. Natomiast Polski rola rzeczywiście rośnie. Największym mocarstwem świata są Stany Zjednoczone. Są wspierane przez inne wielkie kraje, jak Kanada, Australia, Japonia, których potencjał jest nieproporcjonalnie większy w sumie niż Unii Europejskiej. Więc wsparcie tych krajów dla Polski, jeszcze Wielka Brytania oczywiście, tu trzeba dodać, drugi kraj Europy pod względem gospodarki. Więc wsparcie tych krajów dla Polski oznacza bardzo szybki rozwój i gospodarczy Polski, mimo pewnie problemów, które wojna wywoła, no ale też gwałtowny wzrost roli Polski, no bo akurat jesteśmy w miejscu, które jest tym zwornikiem bezpieczeństwa NATO. Jeśli Polsce stanie się coś złego, to całe NATO po prostu będzie zagrożone. No, były takie teorie, że Władimir Putin będzie atakował kraje łącznie z krajami natowskimi. Wczoraj bodajże brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że jeśli Rosjanie wykonają uderzenie atomowe chociażby na Ukrainę, to Wielka Brytania rezerwuje sobie prawo do odpowiedzi bez konsultacji z sojusznikami. To jest pokazanie Putinowi, gdzie jest jego miejsce? No to jest próba wszystkich powstrzymania tej szaleńczej polityki, bo ona się wyłącznie źle skończy dla Rosji. Znaczy Rosja jako mocarstwo przestaje istnieć. To jest kwestia czasu, bo imploduje tak, jak im podawał Związek Sowiecki, ale Rosja była takim półmocarstwem, nie była w tej pierwszej lidze, bo w pierwszej są Stany Zjednoczone i Chiny, które wyprzedziły Rosję, no ale była takim półmocarstwem, była trzecim mocarstwem świata po tych dwóch najważniejszych, a w tej chwili zejdzie do drugiej ligi. Jej jedyne co pozostanie to broń atomowa w zardzewiałych silosach, która nie wiadomo, czy odpali. Oczywiście część odpali, trzeba się z tym liczyć, że jeżeli ktoś tam naciśnie guzik, to jednak do ogromnej tragedii może go doprowadzić, no, ale to tylko tyle. Zresztą ja uważam, że Polska też powinna mieć broń atomową, żeby móc odpowiedzieć. Tam wszelkie inne niuanse nie mają znaczenia. Liczy się, jak widać, tylko realna siła, wyszkolenie armii, morale, broń, a nie gadanina. No dokładnie. Musimy skomentować również zatopienie rosyjskiego okrętu wojennego. Na pytanie szkolne, gdzie leży Moskwa, od kilku dni prawidłową odpowiedź brzmi: na dnie Morza Czarnego. No, rzeczywiście porażka jest nie tylko prestiżowa i przyczyną bardzo wielu memów i pośmiewań się z armii rosyjskiej. Bo oni wpadek tego typu mieli już dużo więcej, aczkolwiek ta jest chyba najbardziej spektakularna. Wynika na to, że okręt nie miał dostatecznie osłony w wyniku korupcji, tak? Bo ukradziono pieniądze na remont, który miał wzmocnić systemy obrony Moskwy. Natomiast to też jest duża strata militarna. Po pierwsze około 500 marynarzy zatonęło, 400 kilkudziesięciu na pewno. Po drugie, to był okręt, który był istotnym wsparciem ataku rakietowego, tak, z Moskwy przecież
byli w stanie ostrzeliwać głęboko na terytorium Ukrainy różne cele. Też pewna ilość sprawnych rakiet tam się znajdowała, które jak widać też bardzo sprawnie wysadziły tą Moskwę w powietrze, kiedy eksplodowały. A więc porażka i militarna, i prestiżowa, no ale też pokazująca światu, że Rosję można pokonać, bo różne rzeczy, które się dzieją na lądzie, można schować, interpretować, ale zatopienie tak dużej jednostki jest widoczne, zrozumiałe i czytelne dla całego świata. Rosja poniosła ogromną porażkę. Wyszły jeszcze rosyjskie kłamstwa. Słyszeliśmy o wielkim sztormie, którym ten statek tonął, podczas gdy widzieliśmy zdjęcia. No i było zero, proszę państwa. Morze gładkie jak stół, więc jak to wszystko wyglądało, jak to wszystko wygląda w Rosji, strach pomyśleć. O pieniądzach pan redaktor wspomniał i muszę dopytać. Czy Polska dostała jakieś pieniądze z Unii Europejskiej, by sfinansować pobyt imigrantów, czy też mamy do czynienia z taką zemstą za 2015 rok, kiedy to odmówiliśmy wpuszczania ludzi morza do Europy, tych, którzy za pomocą przemytników, kiedy Unia Europejska współpracowała z przemytnikami, dalej zresztą współpracuje i wpuszczała ludzi, którzy płyną sobie na dmuchanych łódkach przez Morze Śródziemne do pozasiłki, do Włoch, Niemiec, Austrii i tak dalej. No, wtedy Unia po prostu doprowadziła do kolejnej katastrofy humanitarnej, bo ludzie porzucali, młodzi ludzie porzucali swoje rodziny, domy, żeby jechać po łatwe pieniądze. Potem okazało się, że to tak łatwe nie jest. Rozbito szereg struktur, które tam ledwo funkcjonowały w tej Afryce. I sami sobie narobili mnóstwo kłopotów, bo wśród imigrantów przedostało się bardzo wielu radykałów islamskich, którzy potem wysadzali obiekty publiczne, zabijali ludzi. No, ale już pomijając tamte czasy, to mi się wydaje, że wątek zemsty jest to drugorzędny. Tu kluczowy jest próba jednak zmiany układu sił w Europie. Oni myślą, że nas zagłodzą. To, co mówiła ta neonazistka, chyba udająca socjalistkę, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, która mówiła, że Polskę i Węgry trzeba zagłodzić. Oni myślą, że w ten sposób nas zagłodzą. To znaczy mamy kłopoty, bo mamy mnóstwo ludzi na swoim terenie, których trzeba utrzymać. Zablokowali fundusz odbudowy. To jeszcze jak nam nie dadzą ani grosza na imigrantów, bo do tej pory nic nie wpłynęło. Teraz mówią, że coś tam wpłacą, no ale przecież są po pierwsze nieadekwatne pieniądze, a po drugie jeszcze ich nie ma. Jak zobaczymy je na koncie, to mam nadzieję, że rząd to ogłosi i powie, jak to się ma do rzeczywistych potrzeb, bo dostaniemy 5% tego, co potrzeba. No ale w każdym razie ta polityka jest świadoma, bo oni chcą, żeby tutaj rządzili ich alianci Berlina, Donald Tusk i tym podobni. Tyle tylko, że Unia nas kosztowała drożej, to znaczy polityka tych aliantów, bo w formie afery VAT-owskiej i innych wyciekało więcej niż dostajemy od Unii, więc dlatego mamy ciągle jeszcze pieniądze. Tak? Bo wprawdzie od Unii to niewiele dostajemy, ale nie dajemy się tak bezczelnie okradać jak za czasów Tuska i Kopacz. Jakieś polityczne rozwiązanie tego problemu? Będziemy normalnie traktowani przez Unię Europejską? No bo wygląda na to, że wybory we Francji wygra jednak prezydent Macron, ten, który no właśnie powiedział, że teraz nie zadzwoni do Putina, ale potem nie wyklucza. Więc raczej będzie kontynuacja. No widzę te łzy Putina. Nie dzwoni, nie kocha, no, nie lubi. Że to cyrk jest, to tak się poważnej polityki nie uprawia. Nie, ja nie rozumiem tego upadku polityki francuskiej. Zresztą z niemiecką polityką, która była konsekwentnie imperialna, też się dzieje coś dziwnego, bo tam jest awantura w środku. Tak, oni sobie skaczą jednak do gadeł, tak jak to Niemcy, to znaczy jest mało widoczne, ale jednak sobie skaczą do gadeł i ośrodek berliński słabnie, co się przekłada na polską opozycję. Tak? Ona to jest pogubiona. Słyszymy głosy krytyki nawet ze środka Platformy Berlina. No niedopuszczalne. To już łatwiej komuniści mogli Moskwę skrytykować w czasach PRL-u niż Platforma Niemcy. A tu proszę, no, mówią, że jednak Niemcy nie wszystko dorobią dobrze w czasie wojny. To sytuacja nie bywa. Widać, jak ten ośrodek osłabł. Poza tym Platforma była bardziej przekierowana na Hadecję, na Angelę Merkel. A ta Hadecja też się zmieniła, bo akurat Hadecja najbardziej naciska w tej chwili na pomoc Ukrainie od czasu, kiedy odeszła Merkel, więc tam jest niezłe zamieszanie. Tak? Kto inny rządzi z Niemców w Unii, kto inny rządzi z Niemców w Berlinie, a jeszcze wewnątrz siebie się kopią, to bardzo osłabia polską opozycję, która po prostu wisiała na pasku Berlina. I nawet dyrektywy nie są już jasne. Jakie są szanse, pana zdaniem, że Niemcy powołają
tą komisję, która ma sprawdzić, tak zupełnie pokrótce, kto i ile brał pieniędzy od ruskich i jak to się przekładało na decyzje polityczne w takiej mikroskali. Koło Szczecina są te ziemie Puławian i jest ten land Mecklenburgia Pomorze Przednie, tam jest pani Manuela Szwedzisz i się okazało, że za 20 milionów euro wpłacone na jakąś tam fundację Rosjanie na przykład rezerwowali sobie prawo, by rejestrować rozmowy urzędników Mecklenburgii i Pomorza Przedniego z dziennikarzami i instruować tych urzędników, co mają mówić. 20 milionów euro. To... No to niezależnie ile wpłacili, to jednak jest to chyba nawet złamanie prawa w Niemczech. No, wyobraźmy sobie, że w Polsce by takie rzeczy były możliwe, to już by tutaj Komisja Europejska nam sankcje chyba na wszystko nałożyła. Po prostu Niemcy stały się krajem bezprawia. Jeżeli to jest prawda, to Niemcy stały się krajem całkowitego bezprawia. Przyjmują standardy rosyjskie, standardy wschodnie. I mam nadzieję, że jednak będą potrafili z tej słabości się podnieść. Bo nam też nie potrzeba, żeby Niemcy się zamieniły w kolejną barbarię. Jeżeli tam wszystko można kupić, łącznie z prawami człowieka, bo to jest poważne naruszenie praw człowieka, to znaczy, że mówienie w ogóle o wartościach europejskich przez tych ludzi, przez Holandię, która jako jedna z niewielu zdecydowała się trzymać otwarte porty dla bandytów Putina, to jest jakiś ponury żart. Znaczy oni sobie żartują z nas, tylko że za to płacą Ukraińcy swoją krwią, za ich bezczelność, głupotę, korupcję, hipokryzję, płacą dzieci, kobiety ukraińskie w dołach Buczy, Irpieniu, Mariupolu, Chomlu. To jest cena za ten brak jakiejkolwiek etyki postnazistowskich Niemiec i całkowicie zdemoralizowanej Holandii. No dokładnie. Dzisiaj rozmowa. Zapowiedziane jest spotkanie pewnie w formie elektronicznej Stanów Zjednoczonych i sojuszników. Kanada, Wielka Brytania, ale też Francja, Włochy, Rumunia, Polska i Niemcy. Przywódcy tych krajów mają rozmawiać, no, rozumiemy, o wsparciu Ukrainy. I to ważna rzecz, o której może za mało mówimy. Land lease amerykański. Ustawa otwierająca tak naprawdę dla Ukraińców wszelkie zasoby obronne Stanów Zjednoczonych, magazyny zbrojeniowe, magazyny z jedzeniem, nowe dostawy broni. Wszystko to idzie i będzie szło na Ukrainę. Przełomowa decyzja porównywalna do tego, co było w 1900 40, ale szersza, bo nas również ten land lease obowiązuje. No, Polska jest zapleczem dla Ukrainy, bardzo ważnym zapleczem logistycznym, zbrojeniowym. Pewnie robimy więcej niż mówimy i na to potrzeba pieniędzy. No, skoro nie można na przyjaciół Putina w Berlinie, Amsterdamie czy Paryżu liczyć, to mogą liczyć tylko na nas. No, ale żeby to podźwignąć, nam też potrzeba pieniędzy. No i Amerykanie te pieniądze łożą. Cokolwiek złego nie mówią o prezydencie Stanów Zjednoczonych, bo mi się nie podobał, to trzeba przyznać, że w czasie tej wojny sprawdza się dobrze. Mógł oczywiście jej zapobiec, a w każdym razie zmniejszyć prawdopodobieństwo, ale teraz w czasie tej wojny on się zachowuje właściwie, tak? I Stany Zjednoczone zachowują się właściwie. Tak samo jak od początku się dobrze zachowuje Wielka Brytania. Dwa atlantyckie mocarstwa postawiły na Polskę, czyli kraj lądowy, bo ta wojna się toczy głównie na lądzie. W tym jest wielka logika i oczywiście nie mogą się zachować inaczej. I cała logistyka tej wojny jest rzeczywiście oparta o Polskę. Módlmy się za zwycięstwo Ukraińców, bo to jest taka prawdziwa walka o naszą i waszą wolność. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, był naszym gościem. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. A my, proszę państwa, za chwileczkę przejdziemy do rozmowy z politykami w ramach formatu, który nazywamy potrójnym espresso.